Praca w re i jak słychać i widać, kontynuowany jest remont mostu w Boguszowie-Gorcach. Pierwsza faza remontu polegała na wykonaniu przejezdności na okres zimowy, a obecnie dochodzi do dalszej części kontraktu. W drugim etapie no już pełny zakres przewidywanego remontu, czyli wzmocnienie ustroju nośnego, wykonanie wsporników wraz z jezdnią, z dojazdami, chodniki, bariery energochłonne i całe wyposażenie obiektu. Prace są nieco utrudnione z uwagi na usytuowanie wiaduktu, bo znajduje się on nad przejazdem kolejowym w pełni zelektryfikowanym. Tu jest kwestia dogrania wszystkich, uzgodnienia wszystkich szczegółów elektrycznych, kolejowych i tak dalej, a sam remont no to jest stricte techniczna robota mostowa. Zakończenie prac remontowych przewidywane jest na 10 czerwca bieżącego roku. Zatem za kilka miesięcy, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, remont mostu powinien zostać zakończony.